Kochani, podczas tej lekcji chciałabym zacząć z Wami kolejny temat. Powiem Wam tak, temat już konkretnie dotyczący Waszego zawodu, tak, technik ekonomista. I teraz tak. Macie książki do... Nie wiem, jak ten przedmiot nazywa się u Was, ale to jest książka wydawnictwa FSIP Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Jest taki duży napis EK.04. Część pierwsza. Od strony 419 macie już zadania dotyczące typowo pracy biurowej. W związku z czym, skoro mamy teraz taką sytuację, a nie inną, bez problemu możemy zacząć wykonywać zadania w tym zakresie. Po to też dałam Wam wcześniej pracę dotyczącą Worda, żebyście mniej więcej tak zobaczyli, jak to wygląda. I zobaczyli, czy jesteście w ogóle w stanie wykonać. Widziałam, że większość z Was przysłała mi materiały. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. No i będziemy już robić dane z Waszym zawodem, tak? Z Waszą kwalifikacją. Po to też właśnie chciałam, żebyście przeredagowali mi na przykład prostą rzecz, jaką jest między innymi przepis. Mamy tutaj ten temat pierwszy, nie wiem, czy to widzicie, czy nie, zasady redagowania, części składowe i układ pism. To, co bym chciała, to przećwiczyć z Wami takie zwykłe pismo urzędowe. Już kiedyś to robiliśmy, po raz kolejny. To będzie się za Wami ciągnęło nie tylko na tym przedmiocie, ale myślę, że na wielu innych, w jakąś pracownię pracy biurowej czy coś w tym stylu. Zaczniemy dzisiaj redagowanie. No dobra. Jeżeli chodzi o układ pisma, w ogóle najważniejsze elementy pisma, to mamy nagłówek, kolejny mamy znak, miejscowość i data, dane adresata, sprawa, czyli czego dotyczy. Co Wam kiedyś już pokazywałam. I tak jak w liście, rozpoczęcie, treść i zakończenie pisma. I ewentualne informacje dodatkowe. I teraz chciałabym bardzo omówić z Wami każdy element pisma. Czym jest nagłówek? Nagłówek to informacja o nadawcy. Nagłówek znajduje się w lewym górnym rogu, czyli tutaj w rogu. Zrobimy to tak. To zaznaczę kolorem, że to są te rzeczy dodatkowe. W lewym górnym rogu. Przypuśćmy, że ja osobiście wysyłam gdzieś pismo. Czyli mamy Karolina Tomaszewska, ulica, przypuśćmy. Mieszkam w Włochowie, to będziemy mieli 07130 Włochów. Jeżeli jesteśmy firmą, ważna rzecz, NIP firmy. Na przykład
Czasami przy identyfikacji podatkowej w urzędach skarbowych może być numer PESEL. I tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, znak, miejscowość i data. Czyli jeżeli mamy numer sprawy, tutaj troszeczkę to. Jeżeli mamy numer sprawy, czyli numerujemy, tak, nasze wysłane listy, numer sprawy dajemy po lewej stronie, na przykład sprawa 1 łamane na 03 na 2012 o numerze SP 0 coś tam, coś tam, coś tam. Po prawej stronie dajemy miejscowość Węgrów dnia na przykład 31 marca 2020 roku. I teraz tak, w zależności od tego, też szczerze mówiąc, w jakiej firmie pracujemy, czy ogólnie jakie są zasady w danej firmie, numer sprawy możemy dać albo za nagłówkiem, albo bezpośrednio przed nagłówkiem. Jeżeli chodzi o format daty, może ona wyglądać różnie. Może być napisana tak, jak ja napisałam, cyframi arabskimi. Może być napisana data słownie 31 i nie 03, tylko marca 2020 roku, tak? Może być, mogą być zamiast kropek stosowane ukośniki. Tutaj sprawa już, myślę, że data, czy w ogóle ten format zależy od tego, czy sami wysyłacie to pismo, więc to jest dla Was dowolne, czy macie już jakieś standardy w miejscu, gdzie wysyłacie te informacje. No dobra. Kolejna rzecz. To dane adresata. Dane adresata powinny znajdować się po prawej stronie. Po prawej stronie, na prawej części strony. Do kogo możemy wysyłać pismo? Możemy oficjalne pismo wysyłać do firmy, możemy wysyłać do osoby, możemy wysyłać do instytucji. Ja tutaj na przykład wyślę do instytucji. Albo do firmy. No dobra. Firma może się nazywać Motylek, spółka ZO. Co istotne, ojku, uciekło. Adres firmy Motylek, ulica Nowa 55, 01854 Warszawa. I jak do firmy, to wiadomo, numer identyfikacyjny, czyli NIP. Jeżeli mielibyśmy urząd skarbowy, to pamiętajcie o tym, że jakbyście chcieli wysłać pismo do urzędu skarbowego, to nie wysyłacie do urzędu skarbowego, tylko do naczelnika urzędu skarbowego. I jakiego urzędu? I wtedy pisujecie tylko adres. Jeżeli do firmy, pamiętajcie, że NIP. Poza adresem musi być NIP. Jeżeli wysyłacie do osoby prywatnej, po prostu imię, nazwisko i adres. NIP na przykład. Dobra. Kolejny element pisma, sprawa, czego dotyczy. Jeżeli odwołujecie się do jakiegoś pisma albo do numeru sprawy, możecie napisać po prostu sprawa i numer sprawy. Na przykład z dnia XXX, a jak nie, to dotyczy i czego dotyczy. Na przykład reklamacja towaru.
Czego może dotyczyć sprawa? Zwrotu jakiegoś towaru, naprawdę wszelkie różne rzeczy związane z innymi osobami, z firmami itd. No dobra, kolejna część. Rozpoczęcie, treść i zakończenie. Jeżeli chodzi o to rozpoczęcie, używajcie zwrotów grzecznościowych. Jeżeli kontaktujecie się z konkretną osobą i wiecie, że na przykład właścicielem firmy jest kobieta, albo piszecie do konkretnej osoby, piszemy: Szanowna Pani lub Szanowny Panie. Jeżeli nie wiecie, kto jest po drugiej stronie, Szanowni Państwo. Nigdy nie stosujemy dzień dobry, witam i nie zaczynacie pisma bez żadnego wstępu. Musi być na początku informacja Szanowny Pani, Szanowna Pani, Szanowny Panie albo Szanowni Państwo. Poniżej piszecie treść. Już jakiś czas temu robiliśmy chyba reklamację. Ustalimy treść tutaj naprawdę dowolną w jakiejkolwiek sprawie. Abyście nie chcieli tego załatwić, zawsze coś sobie dobierzecie. Na końcu należy pamiętać o czymś takim jak zwrot pożegnalny. Pożegnaniem jest albo z poważaniem, z wyrazami szacunku. Nie piszemy do widzenia ani nic takiego. To są dwa zwroty, które powinny się znajdować na pismach takich oficjalnych. Jeszcze chciałam wrócić do treści. Jeżeli chodzi o treść, musimy napisać wprowadzenie tej treści. Później musimy przedstawić zagadnienie. Na końcu uzasadnienie i co najważniejsze, wnioski. I słuchajcie, zrobimy przykład, co to może być. Szanowni Państwo, na przykład 20 marca 2020 roku zakupiłam u Państwa w firmie mikser marki jakieś tam, marki X. Czyli to jest to wprowadzenie. Przedstawienie zagadnienia. Niestety, przy pierwszym uruchomieniu okazało się, że mikser nie działa. Czyli to jest to przedstawienie, tak? O co nam chodzi w ogóle w tym piśmie? Uzasadnienie. Pudełko. Opakowanie, jak tam wolicie. Było szczelnie zamknięte. Produkt używałam zgodnie z instrukcją, tak? Czyli to nie jest nasza wina, otworzyliśmy po prostu, nie działa, nie wiadomo dlaczego. Wnioski. Proszę o, nie wiem, o zwrot pieniędzy, o wymianę uszkodzonego produktu na nowy. Naprawdę już to, co wolicie. Przedstawiacie swoje wnioski, jak uważacie, że to powinno wyglądać. Ty możecie oczywiście się rozpisać, że proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby. Rozpatrzenie
prośby możecie napisać, że chcecie dopłacić na przykład i kupić całkowicie inny model tego miksera i tak dalej, i tak dalej. No dobra. Mamy tę kolejną, tą ostatnią część z poważaniem, to pożegnanie. I to, co nam jeszcze, słuchajcie, zostało, to te informacje dodatkowe. Czyli na przykład w przypadku takiego, co powiem, zepsucia miksera, co może być taką informacją dodatkową albo załącznikiem? Załączniki zawsze warto zaznaczać i wyszczególniać po kolei. Co możemy mieć? Skan czy kopię karty gwarancyjnej. Zdjęcia miksera. Skan, kopię dowodu zakupu, tak? Potwierdzenie, że na pewno kupiliśmy u tego, a nie innego sprzedawcy. Jednej tej rzeczy Wam nie dałam, jak zauważyłam, że między załącznikami a pożegnaniem musimy dać dosyć istotną rzecz, a mianowicie podpis. Daj nam takie pismo odręczne, żebyście widzieli. Dobra. I to tak w skrócie, jeżeli chodzi o pismo, takie oficjalne pismo, czy to do jakiejś instytucji, czy to do innej firmy. I to, o co bym Was prosiła, to napisanie takiego pisma. Oczywiście to, na co chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, to żeby ładnie wyglądało, tak, żeby były ładne odstępy zachowane. Nie wymagam od Was wielkości czcionek, nie wymagam od Was konkretnych akapitów, prawdziwych danych nie, jest RODO, prawdziwych danych mi nie wysyłajcie. Wymyślcie jakąś sprawę, wymyślcie firmę, ewentualnie napiszcie dane jakiegoś urzędu skarbowego, jeżeli chodziłoby o jakąś taką konkretną sprawę, wyślijcie mi wzór. Tak, możecie zrobić tak linkiem jak wcześniej, takiego przykładowego pisma. Prośba tylko do Was, jedna, aby były przynajmniej dwa załączniki i znajdźcie jakąś czcionkę wyglądającą na pismo odręczne, aby po prostu się podpisać pod tym pismem. Jeżeli chodzi o tą lekcję, byłoby to na tyle. Czekam, umówmy się, że tydzień na tą pracę. Bardzo dziękuję.